Moi drodzy, rozważamy i kończymy drugi list do Tymoteusza. Nie wiem, co z tego listu nam zostanie. Ale jeżeli już nie będziesz, albo inaczej, kiedy będziesz zapytany, gdzie możesz poszukać takich wewnętrznych dowodów na to, że Pismo Święte jest przez Boga natchnione, to właśnie w tym drugim liście. Tak jak jest Ewangelia Jana 3.16, tak jest drugi Tymoteusza 3.16. Całe pismo przez Boga jest natchnione. A więc skojarzcie sobie. Że jeżeli mowa jest o natchnieniu, tak jak jest Boż mowa o Bożej miłości w Ewangelii Jana 3:16, tak w drugim Tymoteusza 3:16 jest mowa o Bożym natchnieniu. Ale jest to też list, który jest pełen nadziei. Nadziei człowieka Bożego, którym jest apostoł Paweł, który całe życie, gdzieś około 37 lat od momentu nawrócenia, bo nawrócił się w wieku około 30. Przez 37 lat wiernie służył Bogu, oddał wszystko, łącznie z życiem na końcu. I nie jest to człowiek, który ma 67 lat i jest zgorzkniały, zawiedziony, sfrustrowany, ale jest to człowiek, który czekając w celi więziennej na rozprawę sądową i, i, i na wyrok śmierci. Jest człowiekiem pełnym ufności w Bogu i nadziei. Życzę, aby człowiek, abyś Ty, abym ja, kiedy będziemy mieli świadomość odejścia z tej ziemi do wieczności, kiedy będziemy świadomi, że będziemy przekraczać próg śmierci, abyśmy mieli taką nadzieję jak on, taką ufność jak on, tak serce pełne miłości do Boga jak on, który mówi: 'Odłożona mi jest korona'. Zwyciężyłem, dobiegłem. Nic nie było w stanie mnie zatrzymać, a Bóg był ze mną i jest ze mną nawet teraz i będzie ze mną, kiedy będę szedł na ścięcie. Piękny przykład. Piękny wzór. Wiecie, kiedy Biblia mówi o życiu wiecznym, o zbawieniu, nie mówi, żeby człowiek, który wierzy w Chrystusa, żył w jakiejś totalnej niepewności, czy jest zbawiony, czy nie. Pismo święte wyraźnie naucza, że człowiek odrodzony, człowiek odkupiony ma życie wieczne i ma pewność zbawienia. Ma. Że ta pewność nie jest zachwiana. To nie jest tak, że on mówi: Ja nie wiem, co ze mną będzie, kiedy umrę. Mam nadzieję, że będę z Bogiem. Nie. Paweł mówi: Ja wiem, gdzie idę. Ja wiem, że odłożona mi jest korona. To jest list o pewności zbawienia. O pewności tego, że człowiek, który pozostaje wierny Bogu do końca, jest zachowany przez moc Bożą do końca i wie, do kogo i dokąd idzie. Czeka go wieniec. Czeka go korona, jak zawodnika, który dobieg i zwycięzca otrzymuje wieniec. On tego właśnie oczekuje od, od Boga. I mówi w tym dniu, kiedy Pan przyjdzie, ten wieniec mi będzie dan. Ja go otrzymam. Moi drodzy, wielki przykład, wielki przykład wiary. Jest to list, którym on daje niesamowicie wspaniałe rady dla przywódców, dla liderów, a także dla każdego z nas, abyśmy mogli czerpać inspirację i pouczenie odnośnie naszego chodzenia codziennego z Bogiem. I przez ostatnie dwa wykłady starałem się powiedzieć, że kiedy. On mówi o tych dniach ostatecznych, o tym złym czasie, który, który nadchodzi, o tym ogromnym zepsuciu, które jest w świecie, ale które będzie się wdzierać do kościoła, i będzie diabeł próbował zarazić i sprawić, żeby nawet ci, którzy wierzą w Chrystusa, się potknęli. On mówi: Patrz na trzy rzeczy. Po pierwsze, pamiętaj i patrz na ludzi, którzy. Wiarę zachowali do końca. Są wspaniałym wzorem i świadectwem trwania w Bogu w najtrudniejszych momentach i chwilach. Czerp z nich inspirację i siłę. Inaczej mówi, otaczaj się ludźmi, którzy mają żywą wiarę w Boga, którzy nie będą cię ściągać w dół do niewiary, do odwrócenia się od Boga, ale którzy będą cię motywować, abyśmy jeszcze lepiej służyli Bogu. Aby ich wiara, ogień, który pali się w ich sercu, mógł także rozpalać Twoje serce, a to, co jest w Twoim sercu, aby mogło rozpalać ich serca. <laughs> Pamiętacie, w liście do Hebrajczyków autor mówi: Mając wokół siebie tak wielki obłok świadków. To jest ważne. Skoro Paweł mówi: Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, to to jest ważne, abyśmy brali przykład, dobry przykład z tych, którzy chodzą w wierze. My wiemy, jak przykład ma ogromny, jak ma ogromny wpływ. Nastolatki, dzieci, młodzież w szkołach biorą przykład, tylko patrzą nie na tych, z których powinni brać przykład. Nie? Jak to jest zaraźliwe, jak może być, des, jest destrukcyjne i niszczące, ale ty patrz na tych, którzy mogą podnosić twoje życie, twoją jakość życia, twoją relację, twoją wiarę z Bogiem. Patrz na takich ludzi, Którzy, którzy taką zachętą, inspiracją będą. Po drugie, mówi, trwaj w tym, czego już się nauczyłeś i czego jesteś pewny. Inaczej mówiąc, nie pozwól się okraść z prawdy, z tego, co Bóg już tobie objawił. Bo diabeł będzie za każdym razem próbował sprawić, żebyśmy przestali wierzyć w prawdy, które już przyjęliśmy. To, kim dla nas jest Bóg, czym dla nas jest Boże Słowo. On będzie próbował w różny sposób sprawić wątpliwości w naszych sercach. I może pomyślisz, no, ale ja już jestem 30 lat wierzący, jakie wątpliwości! Heh. Muszę ci powiedzieć, że diabeł, ten kłamca, on jest tak sprytny. Przecież podszedł do Ewy i wzbudził w jej sercu wątpliwości co do prawdy Bożego Słowa, tego co ona już znała. Skaził jej myśl. Przestała trzeźwo myśleć i poszła za, za tym, yy, za tym i, i Słowo Boże mówi, że jej myśl skażona sprawiła, że jej serce. Przestało całkowicie ufać Bogu, zaczęły rodzić się w jej sercu wątpliwości co do prawdomówności Boga i tego, co Bóg mówi. Po trzecie, daję taki wspaniały przykład w oparciu o swoją relację i o, o, o Tymoteusza, do którego pisze ten list. Bądź człowiekiem, który czerpie życie, prawdę i moc z Bożego Słowa bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, abyś był człowiekiem przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła. A więc te trzy rzeczy, dobry wzór, trwanie w tym, co już poznaliśmy i ciągłe czerpanie ze skarbnicy Bożego Słowa, bo to jest chleb, którym powinniśmy się karmić codziennie i pozwolić, żeby Słowo Boże nas oczyszczało, prostowało nasze myślenie nieustannie i napełniało nasze serce ufnością i wiarą w żywym, zmartwychwstałym naszym, na, na, naszym Bogu. Dlaczego to jest ważne? Bo On mówi tutaj, że Chrystus na pewno przyjdzie. W owym dniu, kiedy On przyjdzie, On da mi wieniec żywota, więc... Pamiętaj, pamiętajmy, bracia i siostry, przychodzi dzień, kiedy będziemy musieli stanąć przed naszym zbawicielem. Czy nam się to podoba, czy nie? Biblia mówi, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Wszyscy. To nie jest biały tron, który będzie rozsądzeniem na wieczne potępienie i zbawienie. Niemniej jest to nazwane sądem Chrystusowym, a w liście do, do Rzymian także sądem Bożym. I wtedy. Nasze życie jako wierzących ludzi będzie jakby postawione w świetle i odbierzemy albo nagrodę, albo naganę w swoim życiu. Ale dzięki Chrystusowi, w którego uwierzyliśmy, ze względu na fundament Chrystusa w naszym życiu, będziemy zbawieni. Niemniej jedni będą się radować. Jedni będą odbierać nagrody, jedni będą wywyższeni w tym dniu, a inni będą zawstydzeni, niemniej wszyscy będą zbawionymi ludźmi. Jednak on mówi: Ze względu na ten dzień, pamiętaj o tym, bo ten dzień przyjdzie. Tak jak Jezus przyszedł po raz pierwszy, tak przyjdzie po raz drugi, i to jest nieuchronne. I ten czas przychodzi. Tak więc. On o tym mówi. teraz w tym czwartym rozdziale, <laughs> yy, mówiąc o, o tych rzeczach, apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, ale ty głoś słowo. A więc nie tylko czerp z Bożego Słowa, nie tylko karm się Bożym Słowem, nie tylko pozwól, żeby Słowo Boże mieszkało w tobie, przemieniało twoje życie, ale ty głoś słowo. I mówi tak, ty głoś słowo w Wierszu 2, 4 rozdzia rozdziału. Bądź w pogotowiu w każdy czas, czy dogodny, czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Bo przyjdzie czas, że nawet ludzie w kościele nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki. Będą szukać rzeczy, które będą ich Odprowadzać od żywej wiary, od czystości, od świętości, która jest w Jezusie Chrystusie. Nazbierają sobie nauczycieli, którzy nie będą ich chcieli skarcić, jeśli jest taka potrzeba. Nie będą chcieli coś wyprostować w życiu swojego brata i siostry. No bo sami zdajemy sobie sprawę, że nikt z nas nie lubi, żeby ktoś go próbował troszeczkę, choćby powiedział słuchaj, nie rób tego. Nie w ten sposób. Prawda? Ale jednak on mówi wyraźnie, ty głoś słowo i bądź gotów czasami do tego, żeby pomóc swojemu bratu i siostrze coś zmienić. Bo cena jest ogromna. Bo cena jest ogromna. Odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się. Ku ale chcę zwrócić uwagę i przez chwilę zastanowić się nad tym, ale ty bądź człowiekiem, który głosi słowo, który przekazuje prawdę Boże, Bożego Słowa bez względu, czy czasy są złe, czy są dobre, czy okoliczności są sprzyjające, czy niesprzyjające. Mam być gotowy mówić, głosić słowo Pana. I nie chodzi o takie mówienie, żeby ludziom poszło w pięty, bo nie o to nam chodzi, żeby poszło im w pięty. Ale chodzi o to, żeby w miłości mówić, jak bardzo Bóg ich miłuje i pragnie ich zbawienia. Amen. O to chodzi. Bo to, że komuś pójdzie w pięty, bo ty znasz słowo i możesz go tak uderzyć, to to jest łatwe. Ale tu chodzi o coś więcej przekazuj prawdę. Chodząc w miłości Bożej, z miłością przekazuj prawdę. Ona czasami jest niewygodna, ale mów w miłości przekazuj, tak aby ludzie mogli usłyszeć Boga przemawiającego do ich serc, aby mogli być uratowani. Kiedy dziś rozmyślałem nad tym dzisiaj zwiastowaniem, nauczaniem, kontynuacją, przyszła mi na myśl pewne wydarzenie z II wojny światowej. Oto wszyscy znamy bitwę o Stalingrad, nie wiem ile koło miliona czy więcej ludzi tam zginęło. Ale 100 tysięcy żołnierzy niemieckich dostało się do niewoli. Armia Paulusa o ile się nie mylę, generała niemieckiego 100 tysięcy ludzi zostało zesłanych na tą zimną, straszną Syberię do łagrów, po prostu mieli tam w strasznych warunkach ciężkiej pracy umrzeć. Wiecie, że na tych 100 tysięcy tylko 5 tysięcy przeżyło i wróciło do Niemiec. Ciężko. Ale znalazł się tam pośród nich nie żołnierz, ale ktoś, kto pracował w fabryce niemieckiej na rzecz Niemiec. Niemiec, on był Niemcem. Jeszcze oczywiście się nie dogrzebano tam, kim on, co on tak naprawdę robi. On tam był z tymi jeńcami. On znał Pana, on znał Boże Słowo. I kiedy oni wracali, on im mówił i głosił słowo i czytał Ewangelię i mówił o Jezusie Chrystusie. A ci strażnicy, którzy to zobaczyli, mówią: Skoro taki jesteś mądry! To będą wszyscy wstawać godzinę wcześniej, zanim pójdą do pracy. Wyobraźcie sobie, w strasznych warunkach praca cały dzień, od świtu do nocy. A oni jeszcze mają mieć krótszą godzinę spania. A on mówi, tam na tym apelu będziecie stać na mrozie, a on jak chce, niech wam głosi słowo. A ten żołnierz, czy ten, ten człowiek, ten mężczyzna, ten Niemiec stawał i przez godzinę czasu, zanim oni zostali zaprowadzeni do pracy, on głosił nadzieję w Jezusie Chrystusie. oni ci niemieccy żołnierze, młodzi chłopcy, ze łzami w oczach, z płaczem słuchali, że jest jeszcze nadzieja w tym miejscu, w którym nie ma już żadnej nadziei. Że to już jest ich koniec, ale jednak to słowo Boże zapewniało ich, że Bóg ich miłuje pomimo wszystko, że Jezus za nich umarł, że mogą pojednać się z Bogiem. Rozstrzelano później tego, który im głosił słowo. Ale zastanawiam się, ilu tych młodych ludzi w, w ostatnim czasie swojego życia mogło słysząc słowo, pojednać się z żywym Bogiem. Czas był totalnie niedogodny. To nie było przyjemne miejsce. Oni byli okradzeni ze snu, z sił i tak dalej, ale tam w tym wszystkim zaczęło rozmiewać słowo Pana, słowo żywe, które zapewniało, że Bóg jest Bogiem, który jest w stanie im przebaczyć, jest w stanie dać im życie wieczne. Jakoś tak przypomniałem sobie tą historię, rozmyślając nad tym. Moi drodzy, pod Stalingradem, kiedy Niemcy już wiedzieli, że ich, że nie zwyciężą, że to jest przegrana bitwa, gdzie pamiętacie, czy choćby z filmu Stalingrad, gdzie odmrożone nogi, części ciała, gdzie oni już nie czuli w ogóle nic. Oni pisali w swoich listach do swoich matek, do swoich ojców. Ci twardzi niemieccy żołnierze, przyślijcie nam Pismo Święte. Przyślijcie nam Pismo Święte. A ty, mężu, niewiasto Boża, głoś słowo. Głoś słowo, masz kolegę, koleżankę, masz przyjaciół, masz znajomych. Oni, jeśli nie poznają Chrystusa, idą na zatracenie. Ty stań i mów w miłości, z łagodnością, z wielką troską o ich dusze, głoś i mów, że Jezus Chrystus ich kocha. Mów. Proste słowa świadectwa: zasiewaj ziarno Bożego Słowa. Tam, gdzie nie ma nadziei, nie wiemy, co ludzie przeżywają, ale przeżywają dramaty w swoich rodzinach. A kiedy powiesz Słowo, może On uchwyci się tego Słowa i pozna tego, który jest lekarzem, który jest zbawicielem, który jest tym, który ratuje z najgorszych opresji. I druga historia, która, mi się, która mnie poruszyła i przypomniała mi się. To jest historia siostry Cori Ten Boom, holenderskiej misjonarki. Mając 50 lat, w czasie II wojny światowej, mając 50 lat, ukrywała razem z ojcem, z siostrami, ukrywała Żydów w swoim domu. 50 lat, nie taka młoda, nie taka stara. A młoda, tak. My wszyscy, im więcej lat mamy, mówimy, że ciągle młodzi jesteś. Nie tak. 50 lat dwóch sąsiadów wydało ich gestapo. Ojciec w wyniku tego poniósł śmierć. Brat poniósł śmierć. Jego syn poniósł śmierć. Jej siostra poniosła śmierć. Wiecie, kiedy dowiedzieli się kto to zrobił którzy to sąsiedzi myślę że to było właśnie zaraz po wojnie ona z jeszcze jedną siostrą napisała do nich list w wyniku waszej denuncjacji straciliśmy ojca brata bratanka siostrę ale dlatego że Jezus Chrystus jest w naszym życiu my wam przebaczamy My Wam przebaczamy. I wzywamy Was. Upamiętajcie się. Pokutujcie i przyjdźcie do Jezusa, aby być zbawionymi ludźmi. Tydzień po otrzymały odpowiedź od tych dwóch osób. Jedna osoba napisała mniej więcej tak: że skoro Chrystus, Okazał tak wielką miłość i ty byłaś w stanie nam przebaczyć, mnie przebaczyć. Postanowiłem moje życie oddać Chrystusowi, aby mi przebaczył, mnie przyjął. Ale ten drugi człowiek napisał też list i napisał coś takiego. Żałuję, że więcej Żydów nie wysłałem na śmierć. Po napisaniu tych listów za tydzień oboje zginęli straceni. Wiecie, ona tą historię opowiedziała w, obozie, w więzieniu w Manili na Filipinach 20 lat później. Wyobrażacie sobie 70-latkę, która idzie do okropnego miejsca, do więzienia pełnych mężczyzn, zbrodniarzy, ludzi z marginesu, szczerzonych przez uzbrojonych po zęby strażników 7 tysięcy więźniów. I ktoś zaproponował, Naczelnikowi więzienia. Wiesz, jest tu taka misjonarka. Pozwól jej przemówić do tych więźniów. I on się zgodził. Poprzedniej nocy, zanim ona tam przyszła, poprzedniej nocy współwięźniowie zabili siedmiu z nich. Zamordowali tam w więzieniu. Jakieś porachunki. I Wyobrażacie sobie tą ledwo idącą, może tak powiem, no idącą, Starszą kobietę, 70 lat, i ona tam idzie, aby głosić słowo, aby mówić o miłości Bożej do, dla tych ludzi, dla których nie ma żadnej nadziei. Wielu z nich mają wyroki śmierci, wielu z nich długoletnie więzienia, i ona tam idzie, aby głosić im przesłanie, i ktoś pomyśli, co ta kobieta myśli, że zwróci uwagę. Tych ludzi, tych, tych ludzi bez sumienia, tych ludzi bez skrupów, że ona jest w stanie ściągnąć uwagę na siebie, a ona tam szła. A później był taki napis ostrzegający, że przekroczenie tej linii strażnicy już nie są w stanie upilnować, i ona idzie dalej. I staje i zaczyna mówić. Tą właśnie historię zostałam zdradzona. A ci więźniowie doskonale wiedzą, czym jest zdrada. Ci więźniowie doskonale wiedzą, że za zdradę, nale, zdradę należy pomścić. A ona mówi o miłości, o przebaczeniu, o miłości bożej. Wiecie, mając 70 lat, to każdy mógłby powiedzieć, mogłaby już po prostu siedzieć w swoim domku, na bujanym fotelu. Z kotem na kolanach, w ciepłych kapciach, szydełkując albo robiąc na drutach. Mogłaby, ale w jej sercu była miłość Boża, która nie pozwoliła jej w ten sposób kończyć swojego życia. W jej sercu była miłość i to poczucie: gdziekolwiek Pan mnie pośle, ja tam pójdę, aby mówić o Bożej miłości, aby ratować ludzi. Nie wiemy, czy było przebudzenie w tym więzieniu, ale o jednej historii wiemy. Za bodajże dwa czy trzy tygodnie do celi śmierci, przed kapelan, duchowny, mówi: Chciałbym Cię wyspowiadać, jutro ma być egzekucja. A on mówi: Nie potrzebuję. Jak to nie potrzebujesz? Ja wyznałem moje grzechy Chrystusowi, jak mówiła Koritę Boom. I powiedziała zabronione łowienie. A więc ja już wiem, że te grzechy zostały mi odpuszczone. Jezus mi je przebaczył i nie muszę ich wyznawać. Choćby jedna dusza uratowana przez kobietę, która mogłaby siedzieć gdzieś tam wygodnie. Ale ty głoś słowo, człowiecze Boży. Ty dawaj nadzieję, dzieląc się Ewangelią. Mów słowo Pana, słowo życia, które podniesie ludzi. Nawet nie wiesz kiedy. Na drugi dzień, za dwadzieścia, trzecia po południu weszli strażnicy do jego więzienia i ogłosili jego ułaskawienie. Miał być skazany na śmierć, miał być wykonany wyrok. Bóg nie tylko go zbawił, ale Pan sprawił, że on wyszedł na wolność. Kochani, a więc apostoł Paweł mówi: Czy czas jest dogodny, czy jest niedogodny, jakakolwiek jest chwila, możemy powiedzieć: Duchu święty, pomóż mi! Pomóż mi wykorzystać możliwość i czas, aby w Twojej miłości. Pokorze, aby dzielić się Chrystusem z innymi. Tak więc to zachęca nas, to mówi mi, wiecie, jestem poruszony tymi, tymi przypadkami. To powoduje, żeby nigdy się nie poddawać i nie rezygnować. Żeby znaleźć zawsze możliwość, aby choćby w paru słowach podzielić się tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus, co On dla nas uczynił. I druga rzecz, o której apostoł Paweł tutaj pisze, wskazując, mówiąc o tym, zwraca uwagę na kwestię pobożności. Zwraca uwagę na to, że w tym, w tym złym świecie, w, tym, w tych sytuacjach, kiedy ludzie odstępują od Boga, on mówi, ty bądź. Człowiekiem, który głosi cały czas zdrową naukę. Bo pamiętaj, że zdrowa nauka zawsze zgodna jest z pobożnością. Inaczej mówiąc, kochani, pamiętajmy, że Boża nauka, Boże słowo, Boża prawda, jeżeli jest taką, zawsze będzie przynosić ten efekt moralny w życiu drugiego człowieka. W życiu człowieka, który tej nauki słucha i przyjmuje do swojego serca. A więc zdrowa nauka tworzy właściwe, pobożne życie. Według Boga. To słowo pobożność oznacza tą dobrą cześć, która należy się Bogu. To jest tak jak Pan Jezus powiedział, że szuka czcicieli, którzy będą go czcić w duchu i w prawdzie. Euze. To słowo eusebeja oznacza dobra cześć, że składasz tą właściwą cześć należną Bogu. Na tym polega pobożność. Zgodną z Ewangelią, zgodną z prawdą składamy Bogu, Bogu cześć. Tak więc ta pobożność jest tą właściwą czcią oddawaną Bogu, i zawsze zdrowa nauka, zdrowa doktryna, biblijna prawda prowadzi do pobożnego, zdrowego moralnie życia. Inaczej mówiąc, po owocach, po życiu, po skutkach, jakie wywiera Słowo Boże na naszym życiu, kiedy je przyjmujemy, rozpoznajemy, że mamy do czynienia ze zdrową nauką. Tak powinno być. Ta fałszywa nauka, ta niewłaściwa nauka będzie odprowadzać i będzie, będzie prowadzić do niewłaściwego sposobu życia i niewłaściwego sposobu czczenia Boga. Dlatego, że jest fałszywa. Będzie wykrzywiać Boże, Boże Prawdy. Wiecie, apostoł Paweł w pierwszym swoim liście, który napisał cztery lata wcześniej do Tymoteusza, jeszcze kiedy był na wolności, powiedział, zdradził nam tajemnicę pobożności. Co jest tą tajemnicą pobożności? Czy pamiętacie to? Ten, ten fragment z pierwszego listu do Tymoteusza też jest to 3.16. Drugi Tymoteusza 3:16 o piśmie, pierwszy Ewangelia Jana 3:16 o miłości Bożej i wierze, a tutaj pierwszy Tymoteusza 3:16 mówi o prawdziwej i o źródle pobożności. Kto jest źródłem pobożności? Czy ktoś może przeczytać głośno, co jest tą pobożnością albo kto jest pobożnością w naszym życiu? I od tego zależy, czy naprawdę ktoś jest pobożny, albo ktoś nie jest pobożny. Czy ktoś przeczyta głośno w stanie? Czy 16? Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony z drugiej. Ukazał się aniołem, był inwestowany między poganami, wierzono u niego na świecie, wzięty został. Dziękuję. O kim jest mowa? O Panu Jezusie. Wiecie, to jest tak, jak sobie pomyślałem, nie będziesz pobożnym. Nikt z nas nie będzie pobożnym. Jeśli Chrystus nie będzie w nas. Nikt nie jest pobożny w tym momencie. Od tego, czy On jest w nas, czy nie zależy Twoja i moja pobożność, ta dobra część, ta właściwa część. I, i jeśli go tam nie ma, to po prostu nie możesz być pobożnym człowiekiem, bo źródłem, mocą pobożności i źródłem pobożności jest sam Chrystus Jezus. Ale to też jest taką zachętą dla nas, że skoro On jest we mnie źródłem pobożności, to On właśnie daje mi tą inspirację, tą siłę, tą, tą motywację do tego, aby być człowiekiem pobożnym, aby w sposób właściwy czcić. Boga. Zresztą Jezus na różne sposoby o tym mówi. Pamiętacie to podobieństwo, tą alegorię o krzewie winnym? Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Żadna latorość, która nie trwa we mnie, nie może wydać dobrego owocu. Ale ta, która trwa we mnie, będzie wydawać wiele dobrego owocu. Chrystus w nas, a my w Nim. To jest tajemnica i źródło pobożności. Tak więc każdy człowiek, który chce się uznać za pobożnego, powinien mieć tą świadomość: bez Chrystusa to jest niemożliwe. Bez obecności Chrystusa w naszym życiu to jest, to jest, to jest niemożliwe. Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem, Chrystus jest naszą świętością, uświęceniem naszego życia, jest odkupieniem dla nas, jest wszystkim. Dlatego czcimy i wywyższamy Jezusa, dla chwały Boga. Dlatego ogłaszamy to imię Jezus, dla chwały Wszechmogącego Boga, aby Bóg był uwielbiony. Także pomyślmy przez chwilę, popatrzmy na samych siebie. Powiedz: Nie muszę już zmagać się sam, ale we mnie jest On, źródło wszelkiej pobożności. On da mi siłę. On da mi siłę i moc, abym w sposób właściwy prowadził moje życie. Tak jak w innym miejscu z kolei jest powiedziane owocem ducha. Tego, że jest Chrystus w nas, tego, że Duch Boży jest w nas, owocem ducha. Jest miłość, jest radość, jest spokój, jest cierpliwość, jest uprzejmość, jest dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciwko takim nie ma. Zakonu. Już nikt nie będzie ci wtedy musiał mówić, musi, tak czy tak, tego wolno, tego nie wolno. Nie, będziesz wiedział, bo dajesz się prowadzić duchowi i pozwalasz, żeby duch święty w tobie wydawał coraz więcej swojego owocu. A tak samo nasza ufność nie jest w naszej sile, ale w tym, że Chrystus jest we mnie, a ja jestem w nim, abym mógł prowadzić pobożne, godne Boga życie. Tylko czemu na to pozwalamy? W liście, jednym z tych więziennych listów, chyba w liście do Filipian, apostoł Paweł powiedział: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. Pozwólmy, aby Chrystus był w nas widoczny. Niech żyje Chrystus w Tobie i we mnie w całej, jakby, swojej okazałości. Apostoł Paweł, chociaż pisze, że wszyscy go zostawili, ma świadomość, że nie zostawił go ten, któremu służy. On nigdy nas nie zostawi. Mówi tak: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przez ze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. I aby je słyszeli wszyscy pogani, zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. I jemu niech będzie chwała na wieki i wieków. Amen. Paweł mógł zająć zupełnie inne stanowisko. Mógł się Rozżalić nad samym sobą. Mógł. Mógł powiedzieć, Boże, tak wiernie ci służyłem i teraz, kiedy braci potrzebuje, ich nie ma. Mógł. Ale on nie tylko tego nie zrobił. On się jeszcze o nich modlił. Nie? On się jeszcze o nich modlił. I mówi, Chociaż zostałem sam, to nie jestem sam. Pan jest i stoi przy mnie. Kochani, miejmy tą świadomość, bez względu na to, co dzieje się w Twoim i w moim życiu, jak wielkie burze czasami przychodzą na nasze życie. I czasami wydaje Ci się, że nie zrobisz już kroku dalej. I myślę, że każdy z nas wie, o czym mówię. Nie zrobisz już kroku dalej. Jednak w odpowiednim momencie Ten, który jest z nami, nas nie zawodzi. On daje siłę. On sprawia, że nagle czynisz nie jeden krok naprzód, ale znowu biegniesz. Z nową zachętą, z nową siłą, z nową mocą. Pan stał przy mnie i wyrwie mnie pan od wszelkiego złego. I wcale nie ma na myśli, że zachowa życie to fizyczne. Ale ma na myśli to, że będzie zachowany od złego, aby zły w nim nic nie znalazł i nie posiał, ale do końca będzie wierny. Bóg go zachowa. Korona będzie odebrana. Wiele pozdrowień jeszcze do osób, które były mu bliskie, z którymi współpracował. Wzywa Tymoteusza, żeby zdążył jeszcze przed zimą. Jak mówiliśmy wcześniej, nie wiemy, czy zdążył, czy nie, bo przecież marł w tym więzieniu. Chciał się okryć płaszczem, a nie mógł, bo zostawił go w Troadzie, nie wiedząc, że po drodze będzie uwięziony. Prosi o pisma, o pergaminy, aby mógł dalej czytać Słowo Boże. Taki pasjonat do końca Bożego Słowa. Piękny przykład. Po prostu o tym mówi. Nawet troszczy się, i tutaj mówi jakby na, na przekór może niektórym, mówi tak, chorego trofima zostawiłem w milecie. Już tak na sam koniec. Chorego Trofima zostawiłem w Mirecie. Niektórzy by zarzucili, a może apostołowi Pawłowi jednak nie miał dość wiary. Bo gdyby się tak pomodlił o tego Trofima, tak wzniósł taką modlitwę wiary, to musiałby Trofim być uzdrowiony. Ale to nie apostoł Paweł uzdrawiał. To nie my uzdrawiamy. On w tym momencie wiedział, że po prostu go musi zostawić i koniec. A kiedy Tymoteusz nie domagał, to mówił, używaj potroszę. Wina na swoje niedomagania. Wiecie, i to takie proste stwierdzenia czasami burzą te, te wszystkie takie dywagacje. Bracie, siostro, jeśli będziesz miał tak mocną wiarę, to to musi się stać i Bóg musi zadziałać. Oczywiście, że ja jestem za tym, żebyśmy przychodzili do Boga z wiarą. Ale zdajemy sobie sprawę, że czasami ludzie modlą się i wołają z wiarą. Ale Boże drogi są zupełnie inne. To nie znaczy, że On nie uzdrawia. To nie znaczy, że On nie czyni znaków i cudów. On to cały czas czyni, bracia i siostry. Ale czasami mówimy, nie wiemy. I kiedyś wieczności się dowiemy. Pan niech będzie z Twoim duchem, mówi do tymoteusza. Łaska niech będzie z wami. Piękny list. Wiecie, zacząłem tak go czytać przez wiele miesięcy temu jakoś Duch Boży poruszył moje serce, ożywił mnie tym słowem, i dlatego z tym, z tym listem się dzielę. Ale chciałbym, żebyśmy teraz, za chwilę się modlili. Módlmy się i prośmy Pana, pomóż mi być gotowym do przekazywania, do zwiastowania Twojego Słowa. Żebym był osobą, która przez Twojego Ducha przez, przez Twoją obecność była gotowa do tego, aby nie ustawać w tym głoszeniu słowa. A wierzę, że Duch Święty wykona to, czego Ty i ja nie potrafimy. Tylko Duch Święty jest w stanie tak dotknąć serce, żeby, żeby nakłonić człowieka, dać mu tą świadomość, że potrzebuje upamiętać. My czasami chcielibyśmy ludziom tak pokazać, ale wiemy, że to jest Duch Święty. Ale kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy mówić Słowo Boże, Duch Święty wykona tą najtrudniejszą pracę przekonywania o grzechu. Gdy on przyjdzie, mówi Jezus, w moje miejsce, on przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. On przekona. Chcemy prosić go, panie Duchu Święty, przyjdź do mego serca. Daj mi odwagę. Daj, abym mógł dzielić się i mówić w sposób pełen miłości, z łagodnością, z uprzejmością, z troską o duszę tych ludzi, wśród których jestem. Ale też z, z wiarą, z taką ufnością, że Ty, Duchu Święty, zrobisz to, czego ja nie jestem w stanie uczynić. Jesteś w stanie poruszyć sumienie i przekonać o potrzebie upamiętania. Czy chcemy się tak modlić? Drodzy, jesteśmy gotowi się tak modlić? Chcemy powstać, aby się modlić w ten sposób. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty żyjesz, że Ty jesteś obecny teraz tutaj. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz używać każdego z nas. Świadectwa naszych ust, świadectwa naszego życia. Tak, panie, modlę się o samego siebie i proszę Cię, duchu święty, abyś dotykał mojego życia, napełniał mnie. Daj mi łaskę, panie, do dzielenia się z ludźmi, panie, prostym świadectwem, słowem prawdy i miłości. Ale też proszę Cię, duchu święty, abyś Ty był tym obecny i abyś dotykał sam ludzi. Otwierał ich umysły, oczy, aby mogli zobaczyć swój stan przed Twoim obliczem, Panie. Tak oto proszę Cię, Boże, dla mnie. Proszę Cię o to dla nas. W imieniu Jezusa tak błogosławimy Ciebie, Panie. Amen.